Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj na kolejnym seminarium poświęconym chmurze. Dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób można przejść do nowego modelu. Zatytułowaliśmy tą prezentację IT na abonament i chcemy opowiedzieć, gdzie chmura może Państwu pomóc w dostarczaniu ciekawych usług oraz w jaki sposób przejść taką transformację do chmury z obecnych usług. Ja nazywam się Krzysztof Tęcza i reprezentuję firmę IT Imagination. Razem ze mną jest dzisiaj Maciej Sobianek. Witam serdecznie, Maciej Sobianek, firma Microsoft. Ja odpowiadam za wsparcie partnerów oraz klientów właśnie w obszarze chmury publicznej oraz chmury hybrydowej. To, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, to przede wszystkim chcemy troszeczkę wprowadzić temat cloud czy chmury. Tak, jest to hasło, które jest bardzo popularne ostatnio wszędzie. Wszyscy producenci dostarczają różnego rodzaju rozwiązania, które markują ten hasło, albo chmurą, albo właśnie cloudem. Chcemy wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest cloud w wydaniu Microsoftu, czyli zrobimy krótkie wprowadzenie na temat usług dostępnych w chmurze. Potem chcemy Państwa poprowadzić i przygotować tak naprawdę informacje, w jaki sposób przygotować się na taką transformację do chmury oraz pokazać możliwości. Możliwości, które niesie ze sobą chmura oraz które tak naprawdę możecie Państwo u siebie w organizacji zobaczyć oraz wymierne korzyści. Wymierne korzyści, mam tu na myśli wymierne korzyści finansowe z przejścia do nowego modelu. O tym wszystkim chcemy dzisiaj opowiedzieć. Chcemy też opowiedzieć o nowym programie, który został stworzony przez Microsoft w obszarze chmury. Chodzi konkretnie o Cloud Solution Provider oraz jakie płyną korzyści z tego programu, z przystąpienia jakby firmy do tego programu oraz co my Państwu jako firma IT Imagination jesteśmy w stanie dzięki temu zaproponować. Jakie usługi rozszerzyliśmy dzięki temu, że podpisaliśmy właśnie umowę z Microsoftem i jesteśmy w stanie zaoferować właśnie umowę dla Państwa w modelu Cloud Solution Provider. A na koniec tego nagrania chciałbym też Państwu powiedzieć, jaką mamy przygotowaną promocję dla Państwa. W ramach tego, że spędziliście Państwo z nami te 45 minut na tym webinarium oraz chcemy wykorzystać ten czas, żebyście mieli Państwo okazję na to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Dlatego też na koniec podamy specjalny kod, dzięki któremu będziecie Państwo mogli uzyskać wymierne korzyści finansowe. Także zapraszamy. Maciej, ja chciałbym, żebyś chwilę opowiedział o możliwościach Microsoftu w obszarze chmury, tak? Bo wiele się dzieje w tym obszarze, wiele się dzieje takiego nowego, wchodzą nowe usługi, ale może jakbyśmy też opowiedzieli dla tych wszystkich użytkowników, którzy jeszcze nie mieli takiej przygody z chmurą albo jeszcze cały czas się wahają, czy wejść w tą chmurę, czy nie wejść w tą chmurę. Co tam tak naprawdę jest wewnątrz, tak? Jest to hasło bardzo pojemne, jest wiele usług, które tam można dostarczyć, ale chciałbym, żebyś tak pokrótce wyjaśnił, co w tym Azure tak naprawdę jest, co Microsoft tam operuje oraz jakie są możliwości tej chmury. Oczywiście. Drodzy Państwo, kiedy myślimy o chmurze Microsoft, pamiętajmy, że jest to bardzo szerokie pojęcie. Pamiętajmy, że firma Microsoft dostarcza usługi chmurowe, począwszy od chmury prywatnej, aż po chmurę publiczną. Czyli mówimy tutaj zarówno o wirtualizacji oraz zarządzaniu, o tym powiemy też troszkę później podczas dzisiejszego spotkania. Mówimy o części chmury w postaci gotowych aplikacji, takie usługi jak Office 365, gdzie mamy usługę Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business. To jest ta część usługowa, ale mamy również bardzo rozbudowaną część infrastruktury w chmurze publicznej, czyli właśnie platformę Microsoft Azure. Platforma Microsoft Azure jest z nami już 5 lat, ciągle się rozwija, jest to, nie skłamię, gdy powiem, najbardziej i najszybciej rozwijająca się część firmy Microsoft. W ostatnich 12 miesiącach mieliśmy ponad 500 aktualizacji nowych funkcjonalności, nowych usług dodanych do platformy Microsoft Azure. Są to usługi, które sami tworzymy, dewelopujemy, ale również bardzo dużo usług, które pozyskujemy z rynku. Czyli wynajdujemy usługi i rozwiązania, które są już sprawdzone, są na rynku już od kilku lat i integrujemy je już z aktualnymi technologiami Microsoft. Gdy spojrzymy sobie na całość technologii infrastruktury Microsoft Azure, możemy wyszczególnić pewnego rodzaju grupy usług, aby poukładać sobie troszkę w głowie ten ogrom funkcjonalności, ponieważ teraz mówimy już o ponad 70 takich dużych usługach w ramach platformy Microsoft Azure. Przede wszystkim jest to oczywiście infrastruktura, kiedy mówimy o maszynach wirtualnych. Taka wirtualna infrastruktura, którą hostujemy w data center Microsoftu. Mówimy tutaj o maszynach wirtualnych w postaci systemów Windows, jak również Linux. Jesteśmy bardzo otwarci na technologię open source od strony i aplikacji, jak również systemów operacyjnych. To mogą być również aplikacje i rozwiązania firm partnerskich, takie jak Oracle, czy SAP, czy IBM. Tak więc mamy możliwość stworzenia maszyny wirtualnej w chmurze. Sami decydujemy o jej wielkości, sami zarządzamy jej bezpieczeństwem, czyli ustawiamy systemy antywirusowe, firewall, możemy
możemy zarządzać jej backupem, czyli jest to infrastruktura powoływana na naszych warunkach. My mamy dużą możliwość ingerencji w nią i sterowania jej wielkością, elastycznością, nadmiarowością. Kolejną grupą w ramach platformy Microsoft Azure jest zestaw tak zwanych cloud services, czyli gotowych usług, które opisujemy jako technologia PaaS, gdzie my wrzucamy kod naszej aplikacji bądź samą aplikację, a platforma robi tą magię za nas, czyli platforma za nas tworzy poprzez specjalne mechanizmy load balancerów odpowiednią infrastrukturę, która jest niezbędna, aby ta aplikacja funkcjonowała. Tworzone są więc maszyny wirtualne, tworzony jest storage, tworzone są bazy danych, które są zarządzane przez firmę Microsoft, przez jej ekspertów. My dbamy o dostępność, nadmiarowość i wydajność takiej platformy. Kiedy mówimy o platformie na potrzeby aplikacji, mogą być to oczywiście dowolne aplikacje napisane w kilku najbardziej popularnych językach. To nie tylko i wyłącznie .NET, to również PHP, to HTML5, to Ruby, to Java. Tak więc tych języków obsługujemy wiele. Programiści nie muszą uczyć się nowego języka programowania, mogą wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę. Mamy również gotowe komponenty i elementy do tworzenia aplikacji webowych oraz mobilnych. Tak więc jeżeli mówimy o tym, że chcemy stworzyć jakąś aplikację webową, na przykład sklep internetowy, blog, platformę do wymiany informacji, możemy wykorzystać gotowe webparty, webserwisy do tworzenia takich aplikacji, bądź nawet gotowe aplikacje, czyli możemy powołać z galerii tak zwanego marketplace'u gotowe rozwiązanie, gotową aplikację, która zostanie zdeployowana i będzie znowu utrzymywana i skalowana przez ekspertów firmy Microsoft. Mamy oczywiście takie obszary już troszkę głębsze, z głębszym podziałem. Mówimy na przykład o analityce, tutaj mówimy o big data, o BI-u, o machine learning, o tej predykcji, czyli operacji na danych. Ta część przetwarzania, przechowywania, analizy danych jest bardzo mocno połączona z tematami Internet of Things, gdzie mamy również dedykowane usługi do zbierania dużej ilości danych i analizowania ich przetwarzania w trybie rzeczywistym. Tak więc mamy taką działkę Internet of Things, no i oczywiście działka mobilności. Ten kierunek IT rozwoju bardzo mocno idzie w stronę mobilności, pracy na urządzeniach mobilnych, pracy z dowolnego miejsca, z różnych sieci, podróżując po świecie. Tak więc również mamy dedykowane usługi, takie jak chociażby Azure Active Directory, Azure RMS, do tego, żeby zabezpieczyć treść, żeby autoryzować użytkowników mobilnych, podnieść poziom bezpieczeństwa tej naszej infrastruktury. Tak więc krótko podsumowując, mamy część infrastruktury jako maszyny wirtualne, storage, przetwarzanie tych danych i zarządzanie maszynami wirtualnymi. Mamy część na potrzeby aplikacji, utrzymywanie naszych własnych aplikacji bądź wykorzystywanie gotowych komponentów, takich jak webparty czy komponenty do budowania aplikacji mobilnych, aby szybko tworzyć nowe aplikacje, utrzymywać je w chmurze. Mamy również działkę właśnie przetwarzania danych. BI, Big Data, która jest mocno połączona z Internet of Things, jak również działkę Security, która wspiera pracę mobilną, użytkowników mobilnych. To wszystko oczywiście jest bardzo obszernie przedstawione i opisane na naszych stronach, a także nasi partnerzy, firma IT Imagination, świadczy wsparcie w poznaniu tej platformy oraz doborze tych elementów układanki, tak aby to rozwiązanie, które tworzymy dla Państwa, było najbardziej optymalne. Mamy wiele możliwości i tutaj przydatna jest taka wiedza ekspercka, którą posiadają nasi partnerzy, do tego, żeby dobierać odpowiednie komponenty do budowania gotowego rozwiązania na potrzeby konkretnego wyzwania, potrzeby biznesowej u klienta. Znaczy, dziękuję. Bardzo brzmi ciekawie to, co powiedziałeś, czyli ja odnoszę takie wrażenie, że Microsoft nie tylko już w tej chwili wypuścił platformę, gdzie możemy po prostu normalne maszyny wirtualne sobie do tego Azure'a przenieść, tak? Czyli coś, co znamy, coś, co jest jakby następstwem klasycznej infrastruktury, tak? Czyli coś ponad wirtualizację, ale mamy tak naprawdę gotowe usługi, tak? Czyli możemy już nie martwić się tym, jak skalować środowisko, tak? Jakie maszyny nam są potrzebne, jak ta architektura fizycznie powinna wyglądać, tylko możemy skorzystać z czegoś, co nazywa się platform as a service, tak? Czyli gotowej platformy, która umożliwia dostarczenie danych, tak? Baz danych, odpowiednich, że tak powiem, cloudów dla aplikacji mobilnych, tak? Czyli przygotowane już jest w taki sposób, aby jak najszybciej wypuścić jakąś usługę dla klienta, czyli możemy od
od razu mieć coś, co praktycznie normalnie zajęłoby nam wiele czasu, tak? Czyli musielibyśmy przemyśleć architekturę, dopasować do tego jakiś sprzęt, tak? Obliczyć koszta, czy nam się to opłaca, a tutaj możemy od razu wypróbować, dlatego że jest to gotowe, tak? Powiedziałem, że jest sklep internetowy, tak? Czyli jest taki marketplace, w którym możemy sobie pobrać daną gotową jakby część danego serwisu, jak na przykład, nie wiem, CMS dla aplikacji webowej, tak? Brzmi bardzo ciekawie. Natomiast ja pewnie chciałbym też opowiedzieć, no bo klienci też pytają, no okej, a mamy infrastrukturę, tak? Do tej pory nie robiliśmy niczego w chmurze, mamy wirtualizację, znamy ją, tak? Jest to następny krok do tego, żeby tą infrastrukturę przygotować, tak? Natomiast w jaki sposób też przygotować się? Chciałbym chwilę Państwu opowiedzieć na temat tego, jak my podchodzimy do tego, tak? Jak my przychodzimy do pewnego rodzaju transformacji aplikacji do chmury. No bo Państwo pewnie też macie pewnego rodzaju obawy, czy ta chmura na pewno spełni moje oczekiwanie. Słyszeliście Państwo, co jest możliwe w tej chmurze, jakie są rodzaje tam usług już w tej chwili dostarczone. Natomiast jak się na to przygotować, tak? Jak w ogóle zacząć myśleć o tym, co mógłbym do tej chmury wrzucić, bądź gdzie wystartować. Więc to, co robi nasza firma, to my przede wszystkim robimy różnego rodzaju działania, warsztaty, pokazy, demonstracje, ale też przygotowujemy taką usługę, która polega na tym, że robimy ocenę aktualnej infrastruktury, czyli tego, co Państwo już macie, oraz decydujemy, który kawałek tak naprawdę tego infrastruktury, bądź które aplikacje będą się najlepiej nadawać albo w naturalny sposób, na przykład, nie wiem, dane są już tworzone w chmurze, więc najłatwiej będzie uruchomić taką aplikację w chmurze, tak? Czy też taki serwis dla klienta w chmurze. Tak? Jak już zbierzemy te informacje na temat tego, w jaki sposób te dane są zorganizowane, gdzie są wirtualne maszyny, jak są przepływy, bądź też fizyczne środowisko, bo jeszcze wielu z klientów, którzy nie zdecydowało się na wirtualizację, nie korzysta z tej wirtualizacji, to robimy pewnego rodzaju analizę, na podstawie której pokazujemy klientowi, co jest możliwe oraz gdzie najlepsze efekty można uzyskać, tak? Czyli gdzie najszybciej byłoby i najłatwiej wejść w to rozwiązanie chmurowe oraz gdzie to przynosi wymierne korzyści, tak? I to finansowe i w postaci takiej, że zwiększamy, nie wiem, elastyczność takiej aplikacji, tak? Że jesteśmy w stanie ją skalować w dowolny sposób, że jesteśmy ją w stanie wprowadzić dużo szybciej na rynek, tak? Coś, nad czym myślimy czasami miesiącami, tutaj jesteśmy w stanie uruchomić w ciągu paru dni bądź paru tygodni, tak? Następnie zachęcamy klienta, tej również wspólnie z Microsoft, do tego, żeby po prostu wypróbować tę platformę, tak? Mamy taką możliwość stworzenia dla klienta czegoś, co my nazywamy proof of concept. To jest taki gotowy warsztat, podczas którego jesteśmy w stanie przekrojowo w miarę pokazać, jakie są możliwości tej chmury. Tak? Czyli to, co opowiedzieliśmy dzisiaj w takim fotograficznym skrócie, że są tam wirtualne maszyny, że jest platforma as a service, tak? Że są usługi już gotowe w formie software as a service, to wszystko jesteśmy w stanie Państwu pokazać oraz dopasować do Państwa potrzeb. Czyli możecie Państwo powiedzieć, OK, ja chciałbym wypróbować dzisiaj na przykład jakiś konkretny kawałek, bo on mnie interesuje, na przykład, nie wiem, z analizą danych, tak, albo z business intelligence, albo z przetrzymywaniem jakiejś aplikacji, albo uruchomieniem jakiejś aplikacji, które normalnie zajmują mi ileś czasu, albo potrzebuję wersjonować te aplikacje, co jest trudne na przykład w postaci tego, że muszę je wdrażać w różnych miejscach i samo wdrożenie bądź proces utrzymania aplikacji jest drogie, albo na przykład klienci też mają platformy deweloperskie, tak, gdzie potrzebują codziennie tworzyć, uruchamiać te środowiska w sposób automatyczny, w taki sposób, żeby zawsze one były jednorodne i żeby zawsze można było wrócić do jakiejś wersji, żeby szybkość tworzenia tej aplikacji była konkretną wartością dla klienta. Więc to wszystko jesteśmy w stanie pokazać w ramach takiego warsztatu, który my technicznie nazywamy sobie po prostu proof of concept, który może być od jednego dnia do paru dni. Czasami mamy takie etapy u klienta, gdzie klient po proof of concept decyduje się na kolejne działania, dzięki którym może sprawdzić, że ta chmura naprawdę przynosi te zamierzone efekty, które klient po prostu chciał uzyskać. Tak? No dodatkowo po takim proof of concept jakby tworzymy dokument z pewnego rodzaju rekomendacjami. Czyli dajemy opis tego, co się udało oraz tego, co się nie udało, bo są pewne rzeczy też, które się nie udają. Jakby nie wszystko nadaje się od razu do chmury. Chmura mimo wszystko jest jeszcze czymś nowym i ludzie przyzwyczaili się do tego, że okej, zrobiłem coś takiego na wirtualnej maszynie, na pewno uda się w chmurze. I tak, i nie. Pewnie się uda, natomiast istnieją też pewne rzeczy, które nie do końca się nadają tak od razu z pudełka do tego, żeby je zainstalować bądź uruchomić na chmurze. Czasami jest potrzebne jakieś dostosowanie, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o aplikacje, które są tworzone na klasyczne wirtualne maszyny. Tak? Mam tu na myśli na przykład bazy danych, które są skalowane w taki sposób, że aplikacja jest dostosowana, żeby dobrze działała na klastrze. Natomiast w przypadku usługi Azure Database, ona już ma troszeczkę inne parametry, trzeba ją troszeczkę dopasować, trzeba pewne rzeczy
zrobić, żeby ona zaczęła działać. Oczywiście jest to możliwe, ale wymaga pewnych prac, więc też dajemy rekomendacje, że jesteśmy w stanie na przykład to uruchomić, ale potrzebne są jakieś dodatkowe prace, albo deweloperskie, albo pewna zmiana na przykład architektury tej aplikacji, żeby tą aplikację uruchomić. No i oczywiście jak już klient zdecyduje się na dalsze kroki i stwierdzi oczywiście, że to ma sens, tak, że są za tym wymierne korzyści dla biznesu, dla działu IT oraz wymierne korzyści finansowe, razem tworzymy plan działania, wdrożenia takiej aplikacji, gdzie możemy po prostu przejść do kolejnego modelu. Tak? Tutaj bardzo ważne jest, że rozmawiamy nie tylko i wyłącznie o technologii, ale o całym procesie zarządzania zmianą. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy wybieramy technologię chmury publicznej, mówimy tutaj o procesie zmiany w organizacji, zmiany, która dotyczy nie tylko i wyłącznie infrastruktury, ale też całego działu IT, jej pracowników, tego, w jaki sposób pracują każdego dnia. Ta zmiana dotyczy również pracowników firmy w postaci osób, które będą korzystały z aplikacji bądź usług, którymi się zajmujemy, czyli tych odbiorców aplikacji. Mówimy również o tym, że zachodzi zmiana na przykład na poziomie dyrektora finansowego, który również teraz inaczej będzie płacił za elementy infrastruktury informatycznej. Firma IT Imagination pomaga w tym, żeby zaplanować ten proces zmiany. Ten proces zmiany jest niezwykle ważny, ponieważ bardzo dużo projektów kończy się niepowodzeniem bądź ma pewnego rodzaju takie potknięcia z racji tego, że zaczęliśmy działać przed zaplanowaniem kolejnych kroków. Istotne jest to, kiedy przystępujemy do zmiany w organizacji, abyśmy sobie rozplanowali pewnego rodzaju scenariusze, w którą stronę ten proces może pójść, na ewentualnie jakie problemy czy potknięcia się przygotować, tak aby przewidzieć te działania i wiedzieć, jak zareagować, kiedy nastąpi pewnego rodzaju potknięcie, błąd w przypadku działań czy migracji. Musimy przygotować sobie również plan zaangażowania przed pracowników. Pamiętajmy, że kiedy przechodzimy do procesu proof of concept, takich testów, bardzo fajnie jest pracować nie tylko i wyłącznie na danych testowych, wyimaginowanych, ale na przykład zrobić migrację jakiejś wybranej aplikacji biznesowej i przepiąć tam naszych użytkowników, tak aby oni również korzystali, testowali tą nową platformę, to rozwiązanie. I wtedy fajnie jest podejść do tego w sposób programowy, czyli powiedzieć, dlaczego tę zmianę chcemy wprowadzić, jakie korzyści wymierne przyniesie nie tylko i wyłącznie dla działu IT, ale również dla pracowników i dla działu finansowego, tak aby zaangażować tych pracowników, dyrektorów czy management naszej firmy, tak aby oni czuli się częścią projektu. Wtedy dużo łatwiej będzie im podejmować decyzje, na które z pewnością będziemy oczekiwali. Dużo łatwiej będzie im ewentualnie wybaczyć pewnego rodzaju, załóżmy, przesunięcie w timingu, czyli w harmonogramie naszego projektu. Będą czuli się częścią projektu. Czyli my jako Microsoft, jak również firma IT Imagination pomaga nie tylko i wyłącznie w tej części technologicznej, w części zrozumienia i dopasowania technologii, wyborze odpowiedniej wersji usługi, którą chcielibyśmy zastosować w tym projekcie, ale również, jak nie przede wszystkim, staje się pewnego rodzaju wsparciem w rozmowie z biznesem, czy to dyrektorem finansowym, dyrektorem marketingu, czy właścicielem organizacji, aby chociażby pokazując już wykonane wdrożenia, pokazać, w którą stronę chcemy pójść, jakie korzyści chcemy osiągnąć, tak aby wspólnie z działem IT uzyskać odpowiedni kredyt zaufania w przypadku takiego procesu zarządzania zmianą, jakim bez wątpienia jest migracja części czy całości usług do chmury publicznej. Dokładnie tak, dokładnie tak. My jeszcze, to kończąc tą moją myśl na temat tego planu migracji, to jakby rozmawiamy z wieloma osobami w organizacji, tak? Bo taka zmiana dotyczy wielu osób. Tak? To nie jest tylko dział IT, ale to jest właśnie, jak Maciej powiedział, zmiana pewnego rodzaju podejścia. Podejścia do infrastruktury, tak? Czy podejścia do tworzenia nowych serwisów w organizacji. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w tej chwili tak naprawdę wymyślaliśmy, my jako załóżmy biznes, wymyślaliśmy pewnego rodzaju scenariusz i ten scenariusz, żeby go zrealizować, to albo szliśmy do działu IT, albo szukaliśmy rozwiązania na rynku. Tak? Czy jakiegoś, chcieliśmy zaangażować jakiegoś partnera biznesowego z obszaru IT, który był nam w stanie to sprzedać bądź wdrożyć, tego typu rozwiązanie, tak? Tutaj mamy jakby nowe możliwości, tak? Dlatego, że no możemy skorzystać z czegoś, co jest gotowe, tak? Ale też możemy zobaczyć, chociażby w tym marketplace, bo pewne rzeczy, które już my sobie wymyśliliśmy, no ktoś na świecie już wpadł na to, tak? I możemy zobaczyć, co już zostało zrobione, tak? Więc też możemy z tego marketplace to sobie pobrać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które już istnieją, tak? No to jesteśmy w stanie ocenić możliwości tego, co da się zrobić. Tak? Bo nie wszystko się nadaje do chmury. Są pewnego rodzaju rzeczy, które po prostu nie będą się nadawać do chmury, bo będzie trudno je zastosować w chmurze. Dlatego my też przygotowujemy taki raport, który pokazuje, które aplikacje nadają się do migracji do chmury oraz ile może kosztować taka migracja. Tak? Na etapie na przykład proof of concept bardzo fajnie wychodzi,
ile w tym nowym modelu będzie nas kosztować ta aplikacja. Dlatego, że już na etapie proof of concept jesteśmy w stanie sprawdzić, ile maszyn, czy ile platformy zużywamy, tak, czy IaaS-a, czy PaaS-a, i ile to nas będzie kosztowało. Czy jesteśmy w stanie już wycenić taką platformę, czy taki nowy serwis w taki sposób, żeby pokazać klientowi, ok, dzisiaj ta usługa działa w taki sposób, tak się skaluje i kosztuje nas tyle miesięcznie przy takich określonych parametrach takiej ilości danych. Jeżeli sobie zobaczymy, że tych danych będzie więcej, albo jesteśmy w stanie wyliczyć rząd wielkości tych danych, to możemy też bardzo nawet dokładnie wyliczyć, ile taki serwis w ogóle będzie kosztował. Tak? Czyli przejść z takiego modelu, który znamy, tak? Do modelu nowoczesnego. Tak? No bo w takim modelu, który znamy, no mamy tą klasyczną infrastrukturę i pewnego rodzaju taką spiralę, gdzie planujemy, kupujemy sprzęt, kupujemy licencje, wdrażamy te licencje, wdrażamy to oprogramowanie. Często musimy zarządzać tym oprogramowaniem, zaplanować czas takiej obsługi tego oprogramowania, czas na instalację odpowiednich poprawek, migracji często tego oprogramowania, tak? Migracji do nowej wersji systemów operacyjnych, migracji do nowych wersji. Tak? Tutaj wszystko mamy jakby zautomatyzowane. I różnicą to jest to, bo no, chciałem Państwu też powiedzieć o takim ciekawym scenariuszu, gdzie no, mieliśmy klienta, który zdecydował się na taką migrację do chmury i ten czas taki, który po lewej stronie widzimy jaką taką pewnego rodzaju spiralę IT, gdzie wchodzimy, planujemy, instalujemy, wdrażamy, później obsługujemy i na koniec znowu planujemy kolejne wdrożenie, klient zamienił tak naprawdę na serwis, tak? Wrzucił wszystko do cloudu i tak naprawdę zajęło nam to 3 dni, żeby przemigrować te maszyny wirtualne, które miał do cloudu i w zasadzie w ciągu 1,5 tygodnia byliśmy w stanie uruchomić gotowy, działający serwis dla klienta, gdzie pozbył się całkowicie środowiska fizycznego, tak? Czy zwirtualizowanego, ale środowiska fizycznego i w tej chwili cały ma serwis w cloudzie, tak? Powiedziałeś przy tym, że to jest oszczędność czasu, prawda? Jeżeli tak. Chodzi o wdrożenie, przygotowanie do wdrożenia, jak również wdrożenie samej usługi. Ale musimy pamiętać, że ten cały cykl życia aplikacji się mocno zmienia. Jak widać na załączonym slajdzie, ten cykl standardowy, kiedy my wdrażaliśmy rozwiązanie na zakupionych serwerach, w pewnym czasie musieliśmy dokonać modyfikacji, zmiany infrastruktury z racji tego, że na przykład już była niewystarczająca pod względem wydajności, bądź po prostu za stara i należało ją wymienić. Czy to dotyczy nie tylko sprzętu, ale również oprogramowania. Trzeba byłoby dokonać aktualizacji, zakupu nowych licencji. To jest czas, który musi poświęcić nie tylko i wyłącznie dział IT na to, żeby dokonać takiej migracji, zmiany, ale na przykład też dział zakupów, który musi uruchomić przetarg, prawda, całą procedurę przeprowadzić. W momencie, kiedy migrujemy aplikacje i technologie do chmury, czy to w modelu infrastruktury, czy platformy, my eliminujemy te punkty. Mając dostęp do platformy Microsoft Azure, mamy zawsze prawo do najnowszej wersji licencji, czy to systemu operacyjnego czy platformy, tak? Więc odpada nam kwestia upgrade'u software'u, oprogramowania. Odpada nam również koszt wymiany sprzętu, ponieważ ten sprzęt w tym naszym wirtualnym data center, z którego korzystamy, się nie starzeje. To Microsoft dba za wymianę, rozwój, aktualizację, utrzymanie sprzętu. Tak więc my zajmujemy się core'em naszego działania, core'em działania działu naszego IT, czyli zarządzaniu samą aplikacją, zarządzaniu tymi maszynami wirtualnymi, eliminujemy zbędne zadania po stronie działu IT, skracamy czas wdrożenia aplikacji, tak jak powiedziałeś, ale również eliminujemy obciążenie pozostałych działów w firmie, działów zakupowych, działów finansowych. Dokładnie tak. Jeszcze jeżeli mówimy już o kosztach, tak, to tutaj mamy taką prostą w zasadzie prezentację kosztów, ale też taki model obrazujący, w którym miejscu znajduje się dany klient, taki model nasz, powiedzmy, dojrzałości organizacji do chmury, tak? Tak go możemy sobie tutaj nazwać. I on się przekłada na to tak naprawdę, ile wydajemy na to, ile wydajemy na dzisiaj na obsługę IT, tak? Która jest związana z infrastrukturą, z licencjami, ze sprzętem, z utrzymaniem często sieci, tak? Bezpieczeństwa, tak? Więc jeżeli sobie zobaczymy na lewą stronę tych kosztów, no to te koszty są większe. Wynika to z tego, że musimy planować i zarówno zakup licencji, tak? Często te licencje, no musimy zakupić na jakiś dłuższy okres czasu, czyli na przykład 3 lata, tak? Mniej więcej takie są programy, 2 lata, 3 lata to są te programy, które Microsoft chociażby standardowo oferuje w licencjach otwartych, tak? Dodatkowo musimy uwzględnić amortyzację sprzętu, czyli zakupić określoną ilość sprzętu, żeby go dobrze zakupić, no to musimy go dobrze wyskalować. Często jest tak, że go musimy przeskalować i zakupić trochę więcej, no bo musimy zaplanować, że ten sprzęt przez jakiś określony kawałek czasu będzie musiał nam zapewnić też możliwość przyjęcia jakby no, kolejnych danych, tak? Kolejnych danych, bądź kolejnych maszyn wirtualnych, tak? Jeżeli mamy środowisko wirtualne, więc troszeczkę go trzeba zaplanować, nazwijmy to na wyrost. A w momencie, jak wychodzi z, jakby z eksploatacji ten sprzęt, no to może się okazywać, że on już jest niewystarczający. Więc jakby cały czas żyjemy w takim modelu, w którym kupujemy sprzęt
który nigdy nie będzie dopasowany idealnie do tego środowiska, do tych zadań, które zostały mu postawione. Tak? I zawsze musimy o tym myśleć, zawsze nad tym panować. Taką trochę klasyką jest to, kiedy firmy badawcze, analityczne pokazują, jak wygląda faktyczna utylizacja, czyli obciążenie w skali roku uśrednione systemów, czy to fizycznych, pracujących w modelu fizycznym, czy to zwirtualizowanym, czy w chmurze. I te dane pokazują, że w przypadku, kiedy mówimy o serwerach fizycznych, niezwirtualizowanych, średni poziom obciążenia takich maszyn to jest około 14%. Tak więc możemy pokazać w ten sposób chociażby dyrektorowi finansowemu, że on bardzo mocno przedpłaca za infrastrukturę, dokładnie, no bo tak. W skali roku wykorzystujemy tylko 14% zasobów, które posiadamy. W modelach zwirtualizowanych ten poziom wygląda już dużo lepiej. Są to wartości w zależności od tego, jakie jest to badanie firmy analitycznej, od 50 do 60% utylizacji. Wciąż mamy więc pewien obszar, około 40% powiedzmy, który możemy oszczędzić. Kiedy zastosowalibyśmy model dużo bardziej elastyczny, skalowalny, taki jak infrastruktura w chmurze bądź platforma, wtedy mamy co najmniej 40% obszaru do tego, żeby oszczędzić. Więc to są naprawdę wartości, które mogą przynieść duże, wymierne korzyści dla naszej organizacji. Dokładnie tak. Co więcej, tutaj warto wspomnieć, że jakby no są to inwestycje, które trzeba gdzieś w czasie zaplanować. W przypadku chmury tak naprawdę płacimy za to, co zużyliśmy. Czyli nie musimy płacić z góry za coś, czego możemy nigdy nie wykorzystać. Tak? Czyli możemy kupić licencję. Licencję pewnie wykorzystamy, tak? W jakimś określonym stopniu, ale możemy kupić sprzęt, którego nigdy nie zużyjemy, którego nigdy nie zamortyzujemy, bo nigdy nie będziemy w stanie wykorzystać go w 100%. Jeżeli będziemy go wykorzystać nawet w 100% mniej więcej, to znaczy, że tak naprawdę nie doszacowaliśmy tej infrastruktury i cały czas będziemy mieć raczej problem wydajnościowy, tak? Który będzie polegał na tym, że kupiliśmy za mało. Więc tutaj ciężko jest wyskalować, czy kupić więcej, czy kupić mniej w taki sposób, żeby zawsze mieć możliwość dostarczania odpowiedniej mocy obliczeniowej, a często jest tak, że no, zbliża się koniec roku i w tym końcu roku mamy więcej transakcji, więcej się dzieje, w każdej firmie jest większy ruch i w tym momencie ta infrastruktura zawsze musi być przygotowana na ten koniec roku, koniec miesiąca, koniec kwartału, bo koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego, w którym powstaje jakiś większy pik danych bądź większy pik powodowany przez użytkowników aplikacji. W przypadku chmury da się to bardzo fajnie rozładować, czyli jeżeli jest pik danych, to chmura nam obsłuży ten pik danych, tak? Czy ten pik jakby obciążenia aplikacjami, tak? Które mają powstać. Dodatkowo no, mamy tą oszczędność związaną z licencjami. Tak? W większości przypadków licencje, które są w środowisku Azure, jakby są dostarczane łącznie ze środowiskiem. Czyli możemy wybrać po pierwsze albo maszynę na przykład ze środowiskiem, załóżmy bazodanowym, albo możemy użyć gotowego serwisu bazodanowego. Już się nie musimy przejmować tym, że trzeba zakupić licencję na przykład na SQL Server, bo to już mamy w cenie. Tak? Mamy w cenie. Nie musimy się martwić o to, żeby te licencje później aktualizować, żeby płacić za dostęp do nowych wersji, żeby mieć do tego wsparcie, bo to wszystko już mamy w cenie. Tak? Czyli... Zgadza się. Najprostszym przykładem jest chociażby maszyna wirtualna z systemem Windows Server. W momencie, kiedy uruchamiamy taką maszynę w platformie Microsoft Azure, mamy automatycznie już w cenie licencję na sam serwer wraz z SA, czyli funkcją dostępu do nowszej wersji, a także wliczone kale dostępowe. Tak więc nie musimy pokrywać naszych użytkowników dodatkowymi licencjami w postaci kali dostępowych, czy licencji dostępowych do serwerów i usług, które tam utrzymujemy. Dokładnie tak. Natomiast no, w dalszym modelu takim rozwoju, gdzie chcemy rozwijać tę platformę, no to fajnie jest pomyśleć, co dalej, tak? Jeżeli się przemigrujemy w tym modelu takim no, dojrzałości z infrastruktury bądź z wirtualnych maszyn do chmury, tak? Czyli możemy te maszyny w zasadzie dzisiaj przenieść tak, jak one są, czyli 1:1 z modelu wirtualnego, z dowolnego praktycznie hypervisora do chmury, no to następnie warto też zaplanować na przykład optymalizację. Zarówno czas używania tych maszyn, tak? Często okazuje się, że te maszyny nie muszą chodzić 24 godziny na dobę, bo ludzie akurat nie pracują na pewnych serwisach 24 godziny na dobę. Jesteśmy w stanie to wykazać w taki sposób, że jesteśmy w stanie sobie zrobić raport z utylizacji, z obciążenia tych maszyn i zdecydować, być może te maszyny są przeszacowane. One może mają za dużo zasobów, których nie wykorzystują, albo są niedoszacowane. I to jest taki naturalny krok, żeby też pomyśleć, a może któreś usługi da się przenieść do platformy. Dlatego, że w platformie już nie musimy się tym przejmować, nie musimy się martwić o to, jakie środowisko stworzyć, jaka to powinna być architektura, jak te maszyny powinny być rozplanowane, tylko mówimy, że chcemy mieć dzisiaj serwis. Tak? Serwis dostarczający nam na przykład, nie wiem, bazę danych, pliki, jakieś strumieniowanie wideo, tak? Które jest zaplanowane do tego, żeby taką usługę dostarczyć i to zadaniem serwisu jest skalowanie się oraz
tak naprawdę dostarczenie odpowiedniego obciążenia. Obciążenia, które w danym momencie jest wymagane. No i płacimy za to obciążenie w taki sposób, jak je konsumujemy. Więc to jest taki model, który jest bardzo uniwersalny, ale też dla organizacji no, bardzo fajny z punktu widzenia finansów, gdzie możemy sobie zaplanować te wydatki, które są w czasie rozłożone i nie musimy inwestować żadnych pieniędzy z góry. Co więcej, jeżeli coś nam się nie spodoba, bądź będziemy chcieli zrezygnować z jakiejś aplikacji bądź serwisu, to zawsze możemy ją wygasić, zawsze możemy z tego czegoś zrezygnować i nie ponosimy tych kosztów rezygnacji. Tak jakby nie ma tutaj zobowiązań. Ważne jest to, że Microsoft w ramach platformy Microsoft Azure dostarcza szereg narzędzi, które taką właśnie, takie skalowanie nam umożliwiają. Kiedy mówimy o maszynach wirtualnych, mamy takie usługi jak Azure Scheduler bądź Azure Automation, usługi, które pozwalają nam według odpowiedniego harmonogramu na przykład zwiększać, zmniejszać wielkość maszyny, tak aby na przykład w ciągu dnia była to maszyna, która ma 8 wirtualnych korów, a w ciągu nocy, weekendów, żeby to była maszyna powiedzmy z 2 wirtualnymi korami, czyli mniejszą wydajnością z racji tego, że mniej odbiorców, mniej użytkowników z tej usługi korzysta. To nam daje wprost możliwość oszczędności, jeżeli chodzi o koszty takiej usługi. Z drugiej strony mamy również tak zwane safe limity, czyli mechanizmy chociażby w ramach platformy PaaS, czyli utrzymania tych naszych aplikacji, platform as a service, możliwość ustalania na przykład limitu, że nasza aplikacja ma się skalować od 2 wirtualnych węzłów do na przykład 10, tak abyśmy mieli tą elastyczność, żeby aplikacja mogła rosnąć, jeżeli większa liczba odbiorców będzie z niej korzystała, ale aby nie przekroczyła na przykład jakichś kosztów, które sobie zakładamy w dokładnie ujęciu tak godzinowym. Tak więc mamy pełną jakby możliwość skalowania platformy wraz z możliwością ograniczenia kosztów bądź wydajności, jeżeli jest taka potrzeba. Tu jest taka jeszcze ciekawa analogia do tych kosztów, którą chcę zaprezentować na kolejnym slajdzie, bo tak, jakby w ramach automatyzacji tej infrastruktury te koszty nam spadają, co jest takim naturalnym procesem, tak? Jesteśmy w stanie zaplanować sobie dodatkowo wydatki, które na przykład, których nie chcemy przekroczyć, tak? Czyli generalnie no, nie chcemy, żeby nam się ta platforma rozrosła, bo na przykład chcemy ustanowić jakiś limit, tak? Żeby też nie płacić później za to, co użyliśmy, tak? Czyli mamy otwarty abonament, ale też nie chcemy płacić nieograniczonej kwoty. Tutaj też jesteśmy się w stanie przed tym zabezpieczyć. Natomiast ciekawostką tutaj jest to, że w ramach tego, gdzie spadają nam na poprzednim slajdzie koszty utrzymania, tak naprawdę coraz więcej oddajemy też tego utrzymania dla dostawcy, tak? Czyli tak jak w przypadku platformy musimy takiej klasycznej, czyli infrastruktury, zarządzać wszystkim, czyli zarządzać i siecią, i wirtualnymi maszynami, fizycznymi serwerami, i dodatkowo całą warstwą aplikacyjną, utrzymaniem, backupami, tymi wszystkimi rzeczami, którymi na co dzień trzeba zarządzać, tak? Czyli te wszystkie usługi, które normalnie w IT trzeba świadczyć, to tutaj jakby jest spadek tych usług w taki sposób, że tą odpowiedzialność przerzucamy na dostawcę, tak? Czyli dostawcę w postaci Microsoftu, w postaci Microsoft Azure'a, który w przypadku infrastruktury czy platformy pasowej, tak, czyli platformy, którą jest automatyczna, coraz więcej odpowiedzialności bierze na siebie, tak, czyli zarówno skalowania, ale też utrzymania, czy też jakby upgrade'ów do nowej wersji, tak, które możemy w dowolnym czasie praktycznie wykonać, a w przypadku ostatniego modelu, czyli software as a service, czyli gotowej platformy, tak naprawdę to mamy pełną gotową usługę, tak, tutaj jakby 100% odpowiedzialności jest na dostawcy, gdzie my w zasadzie mówimy, ile użytkowników chcemy tej aplikacji, tak? Tak jest w przypadku na przykład, nie wiem, Office 365, gdzie mówimy, ok, my chcemy dzisiaj mieć, nie wiem, 1000 użytkowników, następnie będziemy mieć 1200, ale jak nam się firma zmniejszy, to będziemy chcieli mieć, nie wiem, na przykład tylko 900. Zgadza się. Każdy ten model ma oczywiście odpowiedni poziom ingerencji w konfigurację. Kiedy mówimy o maszynach wirtualnych, mówimy tutaj o pełnej dowolności, jeżeli chodzi o systemy operacyjne, które uruchamiamy, ich kwestie bezpieczeństwa, w sensie właśnie ochrona antywirusowa, system firewall, prawda, konfiguracja, skalowanie. My tym zarządzamy, natomiast nie zajmujemy się już tą częścią jakby sprzętu. To już tą część sprzętu outsourcujemy na firmę Microsoft. Firma Microsoft i jej eksperci tym się zajmują. Kiedy mówimy o platformie, outsourcujemy również kwestie właśnie bezpieczeństwa oraz skalowania. To eksperci Microsoft odpowiednio przy pomocy mechanizmów, chociażby load balancingu, decydują, ile węzłów pod tym naszym kodem aplikacji powinno być uruchomionych, aby nasza aplikacja była dostępna nadmiarowo, działała z odpowiednią wydajnością. Tak więc my się tym zajmujemy, ale klient cały czas ma możliwość na przykład ingerencji w to, jaka wersja serwisu, chociażby utrzymującego wersję PHP, ma być uruchomiona. Tak więc możemy wybrać, że nasza aplikacja działa pod wersją PHP 5.4, załóżmy, tak? Tak więc mamy również możliwość ingerencji w tę część konfiguracyjną. No oczywiście najmniejsza opcja konfiguracji jest w przypadku technologii software as a service, gotowych aplikacji, no bo de facto tutaj mówimy, że korzystamy
korzystamy z gotowej już usługi. Chociażby wspomniany Office 365, mamy oczywiście możliwość tworzenia własnej domeny, chociażby tak, konfiguracji wielkości skrzynek. Natomiast my już nie musimy zajmować się częścią tej infrastruktury, która jest pod tą usługą. To właśnie daje tą automatyzację, uproszczenie i możliwość, prawda, jakby outsourcowania tych usług na dostawcę usługi, czyli firm Microsoft, odciążenia lokalnego działu IT, tak aby miał czas i wolne zasoby, aby wdrażać nowe, innowacyjne projekty, jak chociażby pulpity menedżerskie czy zarządcze, prawda, zarządzania danymi. Dokładnie tak jest. Także wiele powiedzieliśmy na temat korzyści takich finansowych, ale też czasowych. Tak, reasumując, no, korzyści z wdrożenia do chmury to są przede wszystkim przejście do nowego modelu, tak? Czyli jeżeli chodzi o te finanse, to przejście do modelu takiego OPEX-owego versus CAPEX, tak? Czyli nie musimy inwestować, mamy te inwestycje rozłożone w czasie, a tak naprawdę płacimy za to, z czego korzystamy. Jeżeli nie korzystamy, to nie płacimy, tak? Taka jest zasada tego serwisu. Dodatkowo mamy większą możliwość wzrostu wydajności, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś piki związane z aplikacjami, związane z danymi, czy związane z jakimiś tam okresami czasu, tak? Bo wtedy akurat, nie wiem, organizacja bardziej intensywnie działa, bo taka akurat jest specyfika danej organizacji, to też jesteśmy to w stanie rozładować, no i automatycznie skalować środowisko, czyli nie musimy przeskalowywać, nie musimy tego planować na początku, możemy to robić w trakcie, tak? Możemy w trakcie zarówno rosnąć w górę, jak i też, no, minimalizować te maszyny, tak? Bo się okaże, że pewien serwis byłby nam potrzebny, ale w tej chwili już nie jest tak intensywnie wykorzystywany, więc może warto po prostu tą maszynę zmniejszyć albo ten serwis zmniejszyć, tak? I wtedy też za niego mniej płacić, a może z czasem wygasić, tak? Bo nie jest już więcej ta aplikacja używana. Mamy tutaj pełną elastyczność, no i co najważniejsze, Microsoft również dba o bezpieczeństwo, tak? Jakby, no, macie pewnego rodzaju certyfikaty oraz poświadczenia, że dane, które tam są, tak, no, dla klientów będą bezpieczne, tak? Odpowiedni poziom i certyfikacji związanej z bezpieczeństwem danych, ale też tak naprawdę z ciągłością działania, tak? Tutaj Microsoft daje tą gwarancję, że 99,95% ten serwis będzie dostępny, tak? Jest to bardzo wysoka wydajność, bardzo wysoka dostępność i dzięki temu jakby też nie musimy się martwić o to, czy musimy tutaj planować na przykład centrum zapasowe, tak? I kolejne inwestycje jakby w infrastrukturę ponosić, które są tylko i wyłącznie na wypadek awarii, tak? Na wypadek tego, że jeżeli coś się stanie w infrastrukturze, to kupujemy często tak, że kupujemy drugą taką infrastrukturę w postaci DRC, gdzie po prostu, no, mogą to być w tej chwili już inwestycje nieuzasadnione, tak? Bo mamy taką usługę w Azure, gdzie możemy też przenieść te wszystkie maszyny w formie kopii, tak? I tylko płacić za ten czas, jeżeli ta awaria wystąpi. Nie za cały czas utrzymania, ale tylko za ten czas, jeżeli ta awaria faktycznie wystąpi, to wtedy też na przykład jako Azure Centrum Zapasowe jakby możemy uruchomić te wszystkie rzeczy, które dzisiaj mamy normalnie w postaci data center. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie platformy Microsoft Azure, tutaj mamy na myśli zarówno kwestie dostępności danych i usług, wspomniane SLA na poziomie 99,95%, to jest chociażby dla jednej z wybranych usług. Pamiętajmy, że mamy również usługi chociażby takie jak bazy danych Microsoft Azure, które mają dostępność na poziomie 4/9, czyli jeszcze wyższa niż zaprezentowany poziom. Pamiętajmy, że to jest nie tylko i wyłącznie dostępność, to jest również gwarancja prywatności, tajności tych danych. Firma Microsoft jako nieliczny dostawca usług chmurowych pozwala zaszyfrować wszelkie dane, które znajdują się w chmurze, czyli wszelkie dane, czy to w modelu maszyn wirtualnych, platformy, czy gotowej aplikacji w modelu SaaS, przed wysłaniem do chmury jesteśmy w stanie zaszyfrować. Zaszyfrować swoim własnym kluczem, który posiada tylko i wyłącznie klient, tak więc wszelkie dane, które znajdują się w chmurze, są w pełni bezpieczne i zaszyfrowane. Mamy bardzo restrykcyjną politykę przechowywania, przetwarzania i dostępu do danych klienta. To bardzo fajnie opisuje nowa certyfikacja ISO 27018, która wprost mówi o tym, jakie są zasady na przykład utylizacji, kasowania danych, kiedy klient zrezygnuje z usługi. Ona wprost mówi o tym, że Microsoft jest zobligowany do tego, żeby w ciągu 90 dni usunąć całkowicie dane usługi, która została przez klienta wyłączona. Mówi wprost, że firma Microsoft nie ma dostępu do danych klienta w innych celach niż tylko i wyłącznie świadczenie usługi dla klienta, co oznacza, że my nie wykorzystujemy danych klientów w celach chociażby promocyjnych, marketingowych, analitycznych. Dane, które umieszczane są w chmurze przez klienta,
klienta, są tylko i wyłącznie danymi klienta i tylko i wyłącznie on ma do nich dostęp. Tak więc ta certyfikacja wprost o tym mówi, ale mówi również o tym, jak audytujemy nasze data center. Pamiętajmy, że my jako firma Microsoft bardzo otwarcie podchodzimy do kwestii weryfikacji nas samych, czyli audytów naszych data center i certyfikacji, które przedstawiamy. Są więc niezależne firmy, chociażby takie jak BSI, które audytują nasze data center i co jest bardzo ważne, raporty z takich audytów są publicznie udostępniane naszym klientom, czyli mamy możliwość wgląd w taki dokument, sprawdzenia, czy wszystkie data center, wszystkie usługi spełniają w chwili obecnej certyfikacje, którymi się chwalimy. Jeżeli zostanie wykryta jakaś nieprawidłowość, również przedstawiany jest plan naprawczy, tak więc to wszystko jest w pełni jawne dla naszych klientów. Bardzo fajnie, Maciej, że o tym właśnie powiedziałeś, bo to są takie częste obiekcje, które się pojawiają, tak? A co z danymi, tak? No, w tej chwili mam to u siebie, no, u siebie, tak w sensie w data center, tak? Wiem, gdzie są te dane fizycznie, wiem, gdzie one są składowane, często który serwer odpowiada za którą aplikację, ale też która wirtualna maszyna jest na którym hoście, albo też no, które dane gdzie są przetrzymywane łącznie do tego, że jestem w stanie określić, ok, to pewnie na tym dysku, tak? W tym storage'u, tak, są przetrzymywane te konkretne dane albo na tej konkretnej półce dyskowej. W przypadku właśnie Azure'a mówimy, ok, gdzie są te dane, tak? No, dane są w chmurze, ale tak jak powiedziałeś, tak, dobrze, że można zaszyfrować te dane, tak? Jakby dobrze, że mamy gwarancję bezpieczeństwa tych danych. Jakby te dane są własnością klienta i zawsze pozostaną własnością klienta. Zgadza się. My, tworząc usługę, czy tę usługę infrastruktury, czyli maszynę wirtualną, platformę, czy usługę modelu SaaS, jesteśmy w stanie wskazać data center, w którym ta usługa ma być uruchomiona i udostępniana, jak również zapasowa centrum danych na potrzeby disaster recovery. Tak więc możemy wskazać na przykład data center w Dublinie jako nasze główne data center, jako zapasowe dla naszej usługi data center w Amsterdamie. Tak więc mamy zawsze gwarancję, że te dane nie opuszczą Unii Europejskiej, będą tutaj utrzymywane. Warto wspomnieć, że Microsoft bardzo mocno inwestuje w infrastrukturę w Europie. Budujemy kolejny data center. Dwie jednostki będą postawione w Niemczech. Jeszcze w tym roku te platformy i data center będą uruchomione. Budowane jest również data center w Londynie. Jeszcze jedno, ale w chwili obecnej to jeszcze chyba jest pod klauzurą tajności, tak więc nie mogę zdradzić. Natomiast bardzo mocno rozbudowuje się ta europejska sieć data center. I też są mechanizmy dostarczane przez chociażby firmy zewnętrzne, firmy trzecie, takie jak Symantec czy Trend Micro, które umożliwiają na przykład wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia. Czyli my możemy sami ustawić mechanizm, który w momencie, kiedy nasze dane znajdują się, załóżmy, w Dublinie, one są nieszyfrowane, ale kiedy te dane będą migrowane na przykład do Amsterdamu bądź załóżmy do Niemczech czy do innego data center, mechanizm automatycznie takie dane zaszyfruje. Tak więc my sami również możemy mieć nad tym kontrolę, wprowadzić dodatkowy system bezpieczeństwa, szyfrowania, jak wspomniałem, naszym własnym wybranym mechanizmem, na przykład firmą Trend Micro, która jest firmą japońską, pozwala na przechowywanie klucza szyfrowania po stronie klienta, tak więc ten klucz do szyfrowania danych nawet nie znajduje się w chmurze, tylko po stronie odbiorcy usługi. Czyli zawsze mamy taką gwarancję właśnie bezpieczeństwa tych danych. Znaczy, no widać, że ten Microsoft cały czas coraz bardziej się rozrasta, tak? Ja też widzę, że jakby otaczają nas te data center, budują się kolejne, tak? Mamy nadzieję, że kiedyś może też w Polsce się wybuduje takie data center. Wiemy, że na razie za zachodnią granicą budują się te data center, ale coraz bliżej, tak? Coraz jakby więcej z tych data center, więc jakby ta wydajność tych data center, jakby odległość od naszych tych fizycznych danych, tak? Gdzie lubimy mieć te dane jak najbliżej siebie, jakby no cały czas się skraca, tak? Czyli jesteśmy coraz jakby bliżej klienta, tak? Pamiętajmy również, że sieć Microsoft, jeżeli chodzi o data center, jest jedną z trzech największych sieci na świecie. Widziałem dane analityczne, które pokazywały, że połączenie sieci Google i Amazona razem nawet nie będzie tej wielkości, co sieć data center Microsoft. Tak więc pod względem dostępności punktów na świecie, ilości punktów dostępowych jesteśmy ponad tymi konkurentami. Natomiast pamiętajmy, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o główne jednostki data center, ale również o sieć tak zwaną CDN, czyli dostępności danych multimedialnych. I na przykład taki węzeł CDN mamy w Polsce, mamy w Warszawie taki węzeł, co pozwala na to, kiedy tworzymy stronę internetową na przykład. Pamiętajmy, że najwięcej na takim portalu waży grafika, multimedia. Tak więc w momencie, kiedy użytkownik odwołuje się do jego serwisu, informacje na przykład analityczne pobierane są z serwera, załóżmy z Dublinu, natomiast wszelkie dane multimedialne, czyli grafiki, filmy, formatowanie strony, jest pobierane z warszawskiego data center. Tak więc
taki węzeł CDN przyspieszenia tej lokalizacji bliżej odbiorców już jest dostępny. Czyli tak naprawdę mamy taką trochę hybrydę, tak, dzięki której jesteśmy w stanie to przyspieszyć. Ja też zaobserwowałem też jakby inwestycje, ale też w drugim obszarze. I też no, my jako partner Microsoftu widzimy takie wymierne korzyści z tego, że jakby Microsoft trochę się otworzył też na jakby nowe modele sprzedaży. Tak? Tutaj chciałem powiedzieć o czymś, co było tematem tego dzisiejszego webinarium, czyli IT na abonament. Tak? Co to dla nas oznacza? My jako partner Microsoftu podpisaliśmy taką umowę, gdzie możemy bezpośrednio odsprzedawać jednostki zużytego, nazwijmy to z użytej mocy obliczeniowej data center, tak? No bo każdą maszynę wirtualną, każdy serwis, każde wszystkie usługi, które tam są, no da się przeliczyć w jakiś sposób na jednostki i te jednostki jakby są pewnego rodzaju no, walutą, tak? Jednostką sprzedaży, którą jesteśmy w stanie zaoferować klientowi i mamy taki program podpisany z Microsoftem właśnie Cloud Solution Provider. Dzięki temu jesteśmy w stanie bezpośrednio sprzedawać te jednostki w takim modelu, w którym płacą Państwo tylko i wyłącznie za zużyte jednostki miesięcznie. Tutaj nie obowiązuje żaden jakby commitment, żadne zobowiązanie na przyszłość. Żeby wejść w program, to trzeba zużyć na przykład jakąś tam tonę tych jednostek. Absolutnie nie. Możecie Państwo wystartować z bardzo małymi rzeczami i urosnąć do bardzo dużych rzeczy i my to też obsłużymy. Tak samo jak to obsługuje Microsoft Data Center, który jest przygotowany na to w sposób fizyczny. Tak samo jakby programy, które są odpowiednie dla klientów, które umożliwiają właśnie sprzedaż taką elastyczną, też są na to przygotowane. My jako ten partner jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć w ramach jednej faktury tak naprawdę wszystkie usługi. Czyli usługę dostępu do platformy Azure. Jesteśmy w stanie ją skonfigurować, przystosować na Państwa potrzeby. Dodatkowo jesteśmy w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu uruchomić dany serwis albo pokazać, że ma to sens i możecie Państwo jakby zacząć tą przygodę z nami w taki sposób, że zacząć od jakiejś małej rzeczy, którą uruchamiamy w chmurze. Jakby ta usługa jest dostarczana w formie takiego managed serwisu. Managed serwis to jest w naszym rozumieniu podejście takie, gdzie my Państwu dostarczamy technologię, czyli chmurę Microsoft Azure, dostarczamy również wiedzę. Mamy w tej chwili na pokładzie dwóch MVP, tak, czyli takich ludzi, którzy zostali wyróżnieni tytułem przez Microsoft za kontrybucję do społeczności, ale też no, wysoko wykwalifikowaną wiedzę. Tak. Jako firma jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć gotowe rozwiązania, ale też trochę dać wiedzy takiej architektonicznej, tak, która jest często bardzo, bardzo potrzebna, żeby dobrze zaplanować tą infrastrukturę, czy też przejście właśnie na tą chmurę. Dodatkowo jesteśmy w stanie Państwu zapewnić utrzymanie. Utrzymanie tego, co już powstanie, bo ktoś może powiedzieć, no fajnie, ja zdecydowałem się na tą chmurę, przeniosłem te usługi do chmury, natomiast no teraz potrzebuję trochę wsparcia, żeby zacząć przynajmniej działać w tej chmurze, tak? Także też jesteśmy to w stanie zapewnić. No i najważniejsza rzecz, rezygnujemy tutaj jakby z licencji, dlatego że te licencje, tak jak powiedziałem, tej poprzedniej części, no one już są jakby wliczone, tak? Więc one są wliczone, jakby to wszystko jesteśmy w stanie Państwu zaoferować. Tych modeli licencjonowania platformy Microsoft Azure jest kilka, natomiast możemy powiedzieć śmiało, że model CS Space naszym najnowszym dzieckiem, najbardziej dojrzałym programem. Spośród poprzednich programów często podnosili Państwo takie głosy uwagi, że na przykład w tym modelu trzeba posiadać kartę kredytową, aby aktywować subskrypcję. W drugim otrzymujemy faktury z Irlandii. W trzecim trzeba dokonać jakiejś przedpłaty, czyli już wiedzieć, ile chcemy z góry tych środków konsumować w przeciągu najbliższych kilku miesięcy bądź roku. W modelu CSP te wszystkie elementy zostały całkowicie wyeliminowane. Nie potrzebujemy żadnej karty kredytowej, aby aktywować usługę. Nie ma żadnego progu wejścia, tak więc możemy korzystać z tej platformy już od praktycznie przysłowiowego dolara. Fakturę otrzymujemy skonsolidowaną od partnera firmy IT Imagination jako jeden skonsolidowany rachunek za ewentualny serwis, wsparcie wdrożenia, utrzymania, wsparcie techniczne w takich działaniach. Jest to polska faktura, tak więc mniej problemów z rozliczeniem od strony księgowej. Tak więc te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, zostały wyeliminowane, plus nie mamy żadnych barier czy prawda, jakby ograniczeń czasowych. My możemy wykorzystać ten model licencjonowania do tego, żeby uruchomić projekt czasowy, na przykład na 2, 3 czy 1 miesiąc, po to, żeby przetestować coś, wdrożyć, sprostać wymaganiom pewnego piku obciążenia, które się pojawi w najbliższym czasie. Tak więc możemy to też wykorzystywać jako pewnego rodzaju taką polisę ubezpieczeniową działu IT. W momencie, kiedy my potrzebujemy na chwilę zmigrować jakiś serwis,
serwer. Potrzebujemy na chwilę, prawda, przenieść jakąś usługę do chmury. Model CSP jest idealnym rozwiązaniem, kiedy mówimy o technologiach chmury hybrydowej, kiedy mamy po stronie naszego data center część infrastruktury, która może być non-stop spięta z tą infrastrukturą chmury w modelu CSP platformą Microsoft Azure. W momencie, kiedy potrzebujemy, migrujemy serwer, kiedy zwalnia się przestrzeń w naszym lokalnym data center, z tym serwerem na przykład wracamy do lokalnej infrastruktury, a nasz partner obciąża nas wyłącznie za tych, powiedzmy, kilka godzin czy nawet kilkadziesiąt minut wykorzystywania platformy w skali miesiąca bez żadnych dodatkowych opłat. Tak więc pełna elastyczność, brak bariery wejścia, polska faktura, brak potrzeby posiadania karty kredytowej, możliwość wyjścia z inwestycji praktycznie natychmiast, bo też nie ma żadnych umów czasowych, które by nas związały, sprawia, że ta technologia chmury, niezwykle elastyczna, spotyka się również z modelem rozliczenia, który jest równie elastyczny jak sama platforma. Tak jest. I tutaj możemy Państwa tutaj jeszcze zanudzać dalej i opowiadać i nakłaniać do tego, do tej chmury, tak? Ale też no, ja chciałbym, żebyście Państwo mieli możliwość skorzystania z tego. Dlatego zachęcam do odwiedzenia naszej strony, którą specjalnie przygotowaliśmy właśnie w obszarze chmury, gdzie opisujemy w bardzo skrótowy sposób, jakie korzyści są związane z tą chmurą oraz gdzie można nas znaleźć, co możemy Państwu zaoferować. Także zapraszam do odwiedzenia strony cloud.itimagination.pl. Dodatkowo, tak jak na wstępie powiedziałem, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję. Jeżeli Państwo chcecie zdecydować się na chmurę, chcecie uruchomić u siebie taki serwis, to po pierwsze możecie skorzystać z formy demo, całkowicie bezpłatnie, na określony okres czasu, to jest 30 dni, gdzie możemy wypróbować coś, a następnie przejść do modelu płatnego. Jeżeli Państwo wpiszecie w tym formularzu kontaktowym, który jest na dole strony cloud.itimagination.pl, kod, promocode, który tutaj zaprezentowaliśmy, to my jako firma IT Imagination jesteśmy w stanie Państwu dać 10% upustu od tej platformy, którą normalnie zapłacilibyście Państwo w Microsoftie. Mniej więcej to jest około 10% od cennika, czyli mniej więcej 10% od tego, co Państwo widzicie na stronie Microsoftu. Bez konieczności jakiegokolwiek zobowiązania, bez konieczności kupienia danej platformy, bo podpisania jakiejś umowy z Microsoftem, gdzie jest minimalny próg wejścia, bez konieczności korzystania z karty kredytowej. Więc taka zachęta dla Państwa i jesteśmy w stanie Państwem się w taki sposób rozliczać, że dostarczamy miesięcznie fakturę za fizyczne zużycie tego, co Państwo użyjecie i ten kod może dla Państwa obowiązywać do końca tego 2016 roku, więc konkretna, wymierna korzyść z tego, że uczestniczyli Państwo dzisiaj w tym webinarium. Możecie w bardzo prosty sposób odebrać sobie czas za to seminarium, jeżeli zdecydujecie się na chmurę, po prostu wpisując ten kod w formularzu kontaktowym, kontaktując się z nami, jeżeli będziecie Państwo dalej zainteresowani tą podróżą w chmurze. Ja myślę, że kończy nam się trochę, Maciej, czas, tak, więc... Bardzo korzystna oferta. Tak, także no, chcemy dać też jakąś ofertę. Natomiast myślę, że przejdziemy teraz do sesji pytań, tak żeby jeszcze wykorzystać tą kawałek czasu, żebyście Państwo mogli zadać pytania, które macie. Także prosimy o zadawanie pytań w formie czatu. W formie czatu możecie Państwo zadawać pytania i my na te pytania też w formie tego czatu będziemy odpowiadać. Tak. Też chciałbym zachęcić bardzo mocno do przetestowania platformy Microsoft Azure. Pamiętajmy, że firma IT Imagination ma również możliwość, aby udostępnić Państwu platformę Microsoft Azure do testów, do zapoznania się za darmo. Możemy otrzymać taki limitowany dostęp do platformy, aby poznać interfejs, funkcjonalności, mechanizmy skalowania, dostępności naszych usług. Bez potrzeby posiadania właśnie karty kredytowej, to jest ten wyróżnik względem oferty, która znajduje się na oficjalnej stronie, gdzie trzeba niestety się identyfikować taką kartą. Firma IT Imagination ma specjalne vouchery, dzięki którym mogą Państwo od razu uzyskać dostęp do platformy, przetestować funkcjonalności bez żadnych zobowiązań, tak aby przede wszystkim też podnieść swoje własne kompetencje, poznać tą nową platformę, nową technologię, która już teraz jest codziennością, a w przyszłości z pewnością będzie jedną z najbardziej popularnych platform i modeli utrzymywania aplikacji, usług na rynku. Tak więc zachęcamy do testów, poznania, rozwoju własnych kompetencji. Także jeszcze raz dziękujemy za udział w webinarium. Dziękuję bardzo. No i zapraszamy do tego, żeby zadawać pytania i my na te pytania odpowiemy, a w najbliższym czasie pewnie zorganizujemy kolejne webinarium dotyczące chmury. Też jakby w pytaniach możecie Państwo dawać sugestie, tak? My też się dopasujemy do tego w następnym webinarium i jakby poruszymy kolejne tematy. Może są jakieś takie tematy, które chcecie, żebyśmy Państwo przygotowali, to prosimy o taki komentarz, tak, również w formie czatu i my też przygotujemy takie webinarium dla Państwa. Zgadza się. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.